izolinia 0,15 mikrogramów. Spojrzą Państwo na wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego, który jest dostępny, nie? To jest też jest tam wpisane, że po prostu na terenie województwa, żeby odpowiednio zagospodarować te odpady niebezpieczne z terenu województwa plus medyczne, które muszą bardzo krótką drogę przejść i momentalnie być utylizowane, że jest takie zapotrzebowanie na terenie naszego województwa, dlatego zaczęliśmy się interesować. Tylko... Niskie stężenie. Jak dotychczas to chcecie nam podnieść to stężenie, to w sanatorium jesteśmy cały czas, tak? I trzeba to sanatorium zlikwidować. No jak będziemy oglądać ten biały dym z tego komina, z tej spalarni, to co będziecie nam mówić, że to cały czas papieża wybieracie? Że tam nie ma nic trującego? Zielona Góra nie było trującego, gdzieś tam w Wołominie nie było nic trującego. Są ludzie, którzy pracują pół życia na lotnisku. I niestety, można tutaj się podpierać faktami, że budynek jakiejś tam użyteczności publicznej to nie jest miejscem zamieszkania, ale tam ludzie spędzają większość czasu pracując i chyba pan się z tym zgodzi. I odległość terminala i innych budynków, w których pracują ludzie, to jest bardzo mała. To co pan powie wtedy takim pracownikom? Ja pani nie chcę, a pani by koczowała przed moim domem i powiedziała, że jest w strefie publicznej i pani by powiedziała, że ja będę czekać, dopóki mi władze wydadzą zgodę, że ja do pana i tak wejdę, i tak wejdę. I co mi pan zrobisz wtedy? To na tej takiej zasadzie to wygląda. Ludzie tego nie chcą. Co ja z panem będę dyskutował? Pan mi może nadać kupę rzeczy odnośnie norm, co jest ubocznym efektem spalania tego, ja tego nie będę wiedział, bo ja nie mam czasu 5 lat studiować to, co pan studiował, albo 10 lat. To, że jesteśmy ze wsi, to nie jesteśmy Ciemnogrodem i zadajemy konkretne pytania. I tamtemu inwestorowi również zadaliśmy. Kto państwo będzie kontrolował te emisje? Nie mówię, że państwo macie swoje wewnętrzne procedury, tylko jaki podmiot zewnętrzny będzie kontrolował właśnie te emisje, tą ilość śmieci dostarczanych do spalarni. I jakie śmieci? Jakościowo, tak? My jako tutaj protestujący, lepiej te krzywice, Węgorza, Osina, Żółwia, Boro, Białów, Miękowo. Dziękujemy państwu bardzo. Bardzo interesujący. Musimy dać każdy prawo. Świetna robota. Dziękujemy bardzo za to. Dziękujemy bardzo za to. Dziękujemy bardzo za to.